W erze smartfonów dzisiejszy Kowalski wykonuje tysiące zdjęć. Często ma na te zdjęcia tysiąc pomysłów. Fotopuzzle, koszulka, kubek czy papierowy wydruk. Zdjęcie w standardowym formacie 10x15, a może jednak coś większego. Błysk, mat, półmat, a może delikatny mat. Pocztówka, instagramowy kwadrat, a może długa panorama. Zdjęcie solo, a może kolaż kilku. I to jeszcze w połączeniu z kalendarzem, naszym tekstem, dodatkowo jeszcze wrzucony w ramkę. Pojedyncze zdjęcia na biurko lub na ścianę, a może kilkadziesiąt fotografii, które mają trafić do naszego albumu. Jak przelać je na papier? Jak zrealizować te jego pomysły? Ja nazywam się Sławek Mąka i znajdujemy się w firmie Medicon Polska, która już od blisko 20 lat projektuje, sprzedaje i wdraża rozwiązania do komercyjnego druku zdjęć oparte na technologiach inkjet oraz technologii termosublimacyjnej. Od 10 lat jesteśmy także autoryzowanym przedstawicielem marki DNP na rynku polskim. Dziś zaprezentuję Wam system DNP DS Pro 1, który stoi tutaj za mną. Jest godzina 8 rano. Przychodzimy do firmy, włączamy system. Mija 40 kilka sekund, system jest gotowy do pracy. Rozwiązanie pracuje na drukarkach termosublimacyjnych. Ma to ogromną zaletę, ponieważ nie musimy wykonywać żadnych testów, żadnego sprawdzania dysz, żadnego dolewania chemii, żadnych stripów kontrolnych, żadnych pasków. Po prostu system działa i czeka na zlecenie pierwszego klienta. Kilka minut później do naszej firmy przychodzi nasz statystyczny Kowalski. Ma ze sobą kilka gigabajtów plików. Chciałby przelać je na papier. Sprawdźmy, co możemy mu zaproponować. Możemy zaproponować mu zdjęcia w różnym formacie. Możemy zaproponować zdjęcia do dokumentów. Jego zdjęcia mogą mieć także naniesione cyfrowe ramki. Możemy wydrukować zdjęcia panoramiczne także w różnych formatach. Mamy kalendarze, mamy różnego rodzaju kartki z życzeniami, mamy kolaże różnych zdjęć, mamy także panoramiczne kolaże. Wykonajmy zatem jakieś zdjęcie. Wybieramy urządzenie USB, wybieramy folder z zdjęciami, które chcemy wydrukować, wybieramy zdjęcie, standardowa usługa fotokiosku. Tutaj oczywiście możemy wybrać ilość drukowanych zdjęć. Przechodzimy dalej. Wybieramy format. Jak widać, wybór formatów jest dosyć spory. Od formatu 9x13 kończąc na formacie 10x30. Co ważne, nie wszystkie te formaty musimy drukować. Po prostu możemy to wyłączyć i oferować te usługi, które nas interesują. Wydrukujmy standardowy format 10x15. Następnie wybieramy wykończenie naszego zdjęcia. Wykończenie może mieć powierzchnię błyszczącą, matową, delikatnie matową albo półmatową. Weźmy standardowy błysk. Z każdym zdjęciem możemy jeszcze coś zrobić, możemy je zedytować. Mamy algorytm odpowiedzialny za redukcję czerwonych oczów. Możemy założyć filtry, możemy dodać tekst, możemy dodatkowo wykadrować, skorygować albo precyzyjnie obrócić, jeśli zdjęcie nie trzyma poziomu. Załóżmy, że nie robimy ze zdjęciami nic, po prostu je drukujemy. Tutaj jest podsumowanie, ile mamy zdjęć, jaki jest koszt usługi. Jeśli wszystko jest ok, zdjęcia są wybrane, po prostu je drukujemy. Tutaj w tym momencie możemy nazwać jeszcze ten projekt, żeby w dowolnym momencie do niego wrócić. Zatwierdzamy, klikamy dalej, wyciągamy nośnik pamięci, drukujemy. Fotokiosk ma zabudowaną drukarkę do paragonów, na której możemy umieścić różne informacje. Nazwy firmy, mamy podsumowanie ceny całego zlecenia, mamy jakieś dodatkowe informacje typu na przykład adres naszej strony albo po prostu zwykłe hasło zapraszamy ponownie. Wykonajmy teraz coś bardziej skomplikowanego, na przykład kalendarz. Wybieramy kalendarz. Jak widać, kalendarze tak samo mogą mieć różne formaty. Od 10x15 do 20x30. Mało tego, kalendarze mogą być także jednostronicowe, gdzie wszystkie miesiące mieszczą się na jednej karcie. Mogą być też 13-stronicowe, czyli 12 miesięcy plus karta, okładka wstępna. Załóżmy, że drukujemy format 20x30. Tym razem wybieram wykończenie matowe. Wybieram motyw, czyli tło kalendarza. Załóżmy, że to będą te kółeczka. W tym momencie wybieram ilość zdjęć. Wybieram zdjęcia. Mam możliwość wyboru między 1 a 9. Załóżmy, że wybierzemy 5 zdjęć. Przechodzimy dalej. Kolejne zdjęć na tym etapie możemy także zamienić, aczkolwiek później jeszcze mamy tak zwaną opcję przemieszania tych zdjęć. W
tym miejscu ustawiamy parametry kalendarza, czyli język, święta w kalendarzu, wersja polska, czyli na przykład z 1-3 maja i miesiąc, od którego zaczyna się kalendarz. Standardowo styczeń, aczkolwiek może to być marzec, kwiecień albo dowolnie inny miesiąc. Styl kalendarza. Czy miesiące mają być w wąskim pasku na dole, trochę szerszym, czy w układzie pionowym? Załóżmy, że to jest, wybieramy tą wersję. Wybieramy no, czcionkę jak gdyby kalendarza. Zdjęcia możemy jeszcze przemieszać. Załóżmy, że ta wersja nam najbardziej odpowiada. Zatwierdzamy. Podsumowanie, podobnie jak poprzednio. Drukujemy, nazywamy ten projekt dowolną nazwą. Teraz pokażę Wam, jak szybko i łatwo możemy wydrukować zdjęcie do dokumentów. Wybieramy oczywiście zdjęcie błyszczące, nośnik. Przechodzimy dalej. Oczywiście zdjęcia do dokumentów przed wydrukowaniem należy odpowiednio zedytować. Aby spełniało warunki biometryczne, musimy je odpowiednio wykadrować. Oczywiście zdjęcie możemy także odpowiednio zedytować, czyli poprawić nasycenie, wyostrzenie, zmienić kanały, pozbyć się czerwonych oczów. Jeśli jest OK, zatwierdzamy i drukujemy. Sprawdźmy jeszcze zdjęcia panoramiczne, czyli jak z niedużej drukarki uzyskać ogromny format. Drukujemy panoramę. Maksymalny format wydruku to będzie 20 cm w szerokości na 82 cm długości. Wykończenie błyszczące. Oczywiście takie zdjęcie musimy wcześniej zedytować. Panorama w formacie 20x82 została wydrukowana i robi naprawdę ogromne wrażenie. Wiemy już mniej więcej, jakie produkty może zakupić u nas Kowalski i co możemy wydrukować z systemu. Sprawdźmy zatem, z czego składa się system DNP DS Pro 1 i jakie są jego kluczowe elementy. Sercem systemu jest fotokiosk z oprogramowaniem DS Lab. Do tego fotokiosku zdjęcia mogą trafiać z różnych nośników pamięci, ale mogą także trafiać z opcjonalnego fotokiosku, który jest dedykowany dla klienta i ma zainstalowane oprogramowanie SL Pro. Za wydruk odpowiadają drukarki termosublimacyjne, które są podłączone bezpośrednio do fotokiosku w wersji dla operatora. Rekomendowanymi modelami są DS620 i DS820. Fotokiosk obsługuje także inne urządzenia i drukarki, które pracują w systemie Windows. Oznacza to, że możemy podpiąć także plotter, skaner lub inne urządzenie typu cyfrowy lab. Wiemy już, co potrafi system i jak działa. Warto natomiast jeszcze wspomnieć o kilku jego fajnych cechach. Po pierwsze, system jest skalowalny. Co to oznacza? To oznacza to, że w dosyć łatwy i prosty sposób możemy go rozbudować. System działa na zasadzie plug and play. Chcemy podpiąć trzecią drukarkę, która stoi tutaj za moimi plecami. To jest model RX1. Wystarczy wpiąć ją do systemu kablem USB. Następnie ją włączyć. I po kilku sekundach drukarka pojawia się w systemie. Jako drukarka C. W tych oknach mamy trzy takie oznaczenia liczbowe. 109, 87, 566. Oznaczenia te mówią, jak dużo papieru zostało w danej drukarce. Kolejną ważną zaletą tego systemu jest możliwość uzyskania z jednego papieru, z jednego wkładu zdjęć w różnym formacie, a także możliwość wykończenia tych zdjęć różnymi powierzchniami. Błyszcząca, matowa, półmatowa. Warto także poruszyć kwestię ekologiczną. Jedyne odpady, jakie są generowane, to jest zużyta folia. Natomiast ten odpad nie jest odpadem niebezpiecznym. Niewielkie gabaryty rozwiązania to jest jego kolejna fajna cecha. Całe rozwiązanie mieści się na powierzchni około 0,5 m². System pobiera niewielkie ilości energii elektrycznej. W
Fotokiosk zużywa tyle energii elektrycznej jak każdy komputer. Natomiast drukarki termosublimacyjne w trybie ready pochłaniają około 100 W. W porównaniu z kilkoma nawet kilowatami, jak to ma w przypadku mokrych labów, daje nam to realne oszczędności sięgające nawet kilkuset złotych miesięcznie. I na koniec, chyba najważniejsze, relatywnie niskie koszty wydruku. Format 10x15 to koszt poniżej 30 groszy. Podsumowując, system DNP DS Pro 1 to przemyślane rozwiązanie dedykowane dla punktów foto. Oferuje wiele różnych produktów, od standardowej pocztówki 10x15 po długie panoramy, kalendarze, karty okolicznościowe, zdjęcia identyfikacyjne albo kolaże. Jego konfiguracja jest jednocześnie bardzo rozbudowana, ale mimo tego bardzo prosta. Intuicyjny interfejs prowadzi za rękę i jest bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu. Drukarki termosublimacyjne, które pracują w systemie, uchodzą w chwili obecnej za najbardziej bezobsługowe i najmniej awaryjne. Jeśli jesteście zainteresowani naszymi rozwiązaniami, to w opisie poniżej znajdują się nasze namiary. Czekamy na Wasze pytania. Zapraszam także na nasze profile społecznościowe i na naszego bloga, gdzie staramy się regularnie wrzucać przydatne informacje dotyczące zarządzania kolorem, drukowania zdjęć, oświetlenia foto i wideo oraz ostatnio tak bardzo popularnej fotografii analogowej. Do zobaczenia.